Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Jestem teraz na górze pod Bordeaux, przy figurze, tu gdzie pierwszy raz objawiła się Matka Boża Królowa Pokoju. I z tego miejsca przed chwilą pobłogosławiłem naszych braci i siostry, którzy dzisiaj zawierzają się Jezusowi przez Serce Niepokalanej. To już trzecia edycja, można powiedzieć, tego naszego zawierzenia. Tak jak wy zawierzaliście się w zesłanie Ducha Świętego, potem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, tak dzisiaj w święto Królowej Różańca Świętego wielu naszych braci i sióstr właśnie dokonało tego aktu zawierzenia i będzie jeszcze msza święta wieczorem transmitowana z Irlandii dla tych, którzy nie mogą być w kościele. Was chcę prosić o modlitwę za wszystkich tych, którzy dzisiaj się zawierzają, aby to zawierzenie wydało dobre owoce. I też w życiu każdego z nas. Może niektórzy z was już troszeczkę osłabli, może troszeczkę przygasł zapał, ale trzeba ciągle zaczynać od nowa. Maria wybrała nas, abyśmy pomogli jej urzeczywistnić jej plany. Plany Królowej Pokoju, Królowej Różańca Świętego, Matki Miłosierdzia. Prośmy ją teraz o to, aby ona nas poprowadziła. Wszystkich z grup zawierzeniowych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda dzisiaj panorama Medjugorje. Zobaczcie, chmury są bardzo, bardzo nisko. Obłoki są, zakrywają Križevac, w ogóle nie widać góry Križevac. Tu niżej jest Medjugorje. Pada i tylko pojedyncze osoby tutaj przychodzą pomodlić się, bo jest deszcz. Ale jest tutaj teraz sporo Polaków. Jesteśmy największą grupą, oprócz polskich autobusów i ukraińskich, którzy przyjeżdżają, ale troszkę w mniejszej ilości. Nie ma tutaj innych autokarów, czyli jeżeli przyjeżdża ktoś z zachodu Europy, to przyjeżdża indywidualnie w małych grupkach. Bardzo się cieszę Wami i cieszę się, że trwacie w tej wspólnocie zawierzeniowej, że uczestniczycie w katechezach, że modlicie się, ponawiacie każdego ranka akt oddania się niepokalanej. Trwajmy w tej miłości do Maryi. Ona ma wiele dzieci, które chce przyprowadzić jeszcze do swojego Syna Jezusa. Pomóżmy jej w tym. Pomóżmy przede wszystkim naszą modlitwą. W Fatimie Matka Boża mówiła, że jest królową różańcową. I mówiła, módlcie się, bo wiele dusz idzie do piekła, bo się nigdy za nich nie modli. Przyjmijcie też i wy błogosławieństwo z tego miejsca uświęconego modlitwą tylu dusz. Tutaj tyle ludzi doznało łask nawrócenia, łaski pokoju, łaski przebaczenia. Niech też ten pokój, Chrystusowy pokój przez ręce niepokalanej Maryi spocznie też i na was. Pan z wami. Przez wstawiennictwo niepokalanej Maryi, Królowej Pokoju, Królowej Różańca Świętego, niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.